Analiza indeksów wraz z marcową serią kontraktów. Witam Państwa 5 lutego. Dzisiaj takie krótkie uzupełnienie do wczorajszego materiału. Przede wszystkim WIG 20 w skali dziennej dzisiaj dla odmiany. No i tutaj chciałbym wyeksponować strefę 2143,53. To jest taka lokalna intradayowa zapora podażowa. Indeks zbliża się do tego przedziału. W moim odczuciu w ujęciu krótkoterminowym dość newralgiczny rejon i jeśli popyt wykazałby się determinacją, konsekwencją i w efekcie udałoby się pokonać opór 43,53, no otworzyłby się wtedy trochę szerzej, mówiąc w cudzysłowie, kierunek północny. Wydaje się, że no, takim celem stałoby się z punktu widzenia klasycznego podejścia wówczas to ostatnie maksimum cenowe, ale dzisiaj też chcę zwrócić uwagę na bardzo ciekawy węzeł 2218-28. 10-punktowy korytarz cenowy utworzony na bazie projekcji symetrycznego układu ABCD. Tak naprawdę X, A, B, C, D i to jest formacja Gartley Pattern, bardzo silny układ harmoniczny, wzmocnienie dodatkowe w postaci tej linii czerwonej. No i rzeczywiście wydaje się, że to już w ujęciu średnioterminowym taki newralgiczny obszar. No i tak naprawdę o przełomie właśnie z perspektywy nieco szerszego spojrzenia moglibyśmy mówić dopiero w momencie wybicia 2218-28. No ale w pierwszej kolejności strefa 43,53 wytyczona tylko na bazie tej ostatniej podfali spadkowej, więc to nie jest jakiś arcywiarygodny klaster Fibonacciego, no ale wydaje się, że jego pokonanie w kontekście przede wszystkim tego, że no, punkt zwrotny po raz kolejny ukształtował się tutaj w tym przedziale 2027-38, więc przełamanie takiej strefy byłoby czynnikiem uwiarygodniającym tą właśnie kreowaną teraz inicjatywę przez popyt. Więc to takie krótkie uzupełnienie do WIG 20, jeśli chodzi o kontrakty. Tutaj rzeczywiście bardzo precyzyjnie strefy Fibonacciego działają. Wczoraj przede wszystkim zaczęło się od wybicia 2089,94 i w efekcie kontrakty zrealizował się tutaj ten scenariusz bazowy i kontrakty znalazły się, dotarły do węzła 2115,18. Nie udało się wczoraj pokonać tego przedziału cenowego. Co więcej, dokładnie tutaj ukształtował się punkt zwrotny, jednak no, z pomocą przyszła strefa 2089,94, bo z kolei tutaj bykom udało się odwrócić tą tendencję spadkową, spowodowaną głównie przez nagłą słabość PKO i potem już całego sektora bankowego. No ale zamknięcie wypadło zdecydowanie ponad węzłem 89,94. Dzisiaj z kolei doszło do sforsowania 2115,18, no i zgodnie z tym scenariuszem bazowym, z tymi właśnie bazowymi założeniami, kontrakty dotarły do kolejnego klastra eksponowanego przeze mnie 2136,39. I znowu widzimy reakcję ze strony rynku. Są kłopoty z pokonaniem na razie tej strefy. Wykrystalizował się niewielki ruch kontrujący, no i dlatego w tej sytuacji warto obserwować 2115-18, bo rzeczywiście negacja tego przedziału, biorąc pod uwagę także to, że wypada tutaj zniesienie 23,6 całego ruchu. Jak Państwo wiecie, ja lubię tego typu wzmocnienia, że te, pozwalając właśnie w cudzysłowie, stare strefy wzmacniam w oparciu o nowe zniesienia już generowane na bazie bieżących ruchów podfal cenowych. W tym przypadku tu jest to 23,6 całej tej fali wzrostowej, więc to jest dla mnie dość charakterystyczne wzmocnienie. Więc negacja takiej strefy no, byłaby raczej niepokojącym sygnałem. Tu poczekałbym na ewentualne uwiarygodnienie takiego ruchu w postaci na przykład obserwacji pułapu 2106 wraz z tą dolną linią kanału, potencjalnego kanału, zniesienie 38,2 i gdyby i tutaj popyt nie poradził sobie z obroną i doszło do wybicia, no to byłby to już taki sygnał, rzeczywiście mogąc przeobrazić się w nieco trwalszy ruch spadkowy. Na razie
Nie można jakoś tutaj jakoś formułować bardzo negatywnych wniosków. No są kłopoty z pokonaniem kolejnego klastra podażowego, ale dość bezpiecznie w tej chwili kontrakty utrzymują się ponad obszarem 2115-18 i na ten przedział zwracałbym uwagę. Gdyby udało się sforsować 36-39, no to tutaj na czerwono zaznaczyłem trzypunktowy korytarz 53-56, już wyznaczony w oparciu o zniesienie 61,8 i ten przedział traktuję jako ważny opór w kategoriach średnioterminowych. Indeks DAX, no o strefie 13015, 13080 wczoraj sporo opowiadałem. Ciekawie to wygląda też z perspektywy takich formacji świecowych, gdyby piątkowe zamknięcie tak wypadło jak teraz, no fajne objęcie. Natomiast no, trzeba tutaj zwrócić uwagę na ponownie na obszar 13597, 13643. To takie wzmocnienie w postaci tej górnej linii, linia WLT, linia równoległa, zaczepiona o ostatnie maksimum. Ona ma prawo działać teraz jako zapora podażowa. W jakim stopniu wzmacnia nam ten klaster podażowy FIBO? Na pewno wydarzeniem, istotnym wydarzeniem byłoby wybicie tego przedziału cenowego. To mogłoby być takim bodźcem inspirującym kupujących do wywierania jeszcze większej presji. Pamiętamy również o tej symetrii, że ten ruch spadkowy ma mniej więcej taką samą długość jak ten. To o tym wczoraj mówiłem, to jest dosyć istotne w kontekście strefy 13015, 13080, który to przedział cały czas jest taką pierwszą istotną i potwierdzoną już zaporą popytową Fibonacciego. S&P, powracam na wykres skali tygodniowej, bo tu jest powrót do węzła 3306-3330, ważny przedział, nie tak dawno ukształtował się właśnie w tym przedziale punkt zwrotny. Obrona, przepraszam, ruch kontrujący w postaci formacji ABCD, o tym mówiłem wczoraj. Choć ten najsilniejszy układ, gdzie jest spełniona zależność AB równa się CD, to dopiero strefa 3189,94 i to jest taka bazowa, ale w ujęciu krótkoterminowym zapora popytowa. W tej chwili jednak bardziej interesuje nas strefa właśnie 3306-3330. No, tutaj podaż ma prawo się uaktywnić, więc warto wykres S&P właśnie analizować pod kątem tego węzła. Gdyby się podaż nie uaktywniła, doszło do trwałego wybicia tej strefy z uwzględnieniem tutaj też piątkowego zamknięcia, no mielibyśmy kolejny sygnał potwierdzający, że cały czas no, popyt konsekwentnie kreuje jednak wydarzenia za oceanem i te drobne akcenty podażowe nie zaburzają ogólnego obrazu technicznego indeksu. Tyle w ramach uzupełnienia. Bardzo dziękuję.